właśnie sobie pogramy w gierkę Roblox na moim kanale, a to będzie gra Impossible Obby. I tak, jest to mój challenge z mojej strony taki, że będziemy grali Coffin Dance'a, dokładnie będzie leciał Coffin Dance, jeśli zginę w tej grze. Dlatego też liczcie mi szczęścia. I powiem wam, że już nagrywam to drugi odcinek. Nagrywam już drugi odcinek z tej... z tej gry. Bo naprawdę, tak jest trudno... Nie, no nie chcę już grać po prostu w tą grę. Ja w ogóle specjalnie staram się dla was, żeby nagrać to gówno, ale... No nie da się, no ja po prostu bym teraz rzucił tym komputerem i bym rzucił komputerem po prostu, bo tak mnie denerwuje ta gra, że rzygać mi się chce na nią. W ogóle już tam widzieliście Coffin Dance'a. W ogóle też docencie to, jak robię odcinki, bo dla mnie to jest... W ogóle też docencie to, jeśli robię dla was odcinki, w sensie właśnie takie, bo ogólnie tutaj daję intro, jeszcze wsadzam wam tutaj właśnie Coffin Dance. W ogóle dla was się staram, bardzo dużo robię dla was, żeby wam się spodobało jak najlepiej, żeby wam się to oglądało. No bo to jest najważniejsze dla mnie, żeby wam się podobało, fajnie się oglądało, no i byłoby, i żeby było śmiesznie. W ogóle jeśli chcecie więcej takich typu odcineczków, w ogóle to podajcie 8 łapek w górę, będę szczęśliwy, bo ogólnie, w ogóle też bardzo was przepraszam za moją nieobecność przez tydzień. Bo miałem ogólnie remont w moim pokoju, przez to też nie mogłem nagrywać, a komputer był niedostępny. Komputer był niedostępny i dlatego też nie mogę nagrywać dla was. Co jest trochę takim smutkiem, ale mam nadzieję, że teraz już wam się spodobają te odcineczki, bo teraz będę robić codziennie na bieżąco live'y i odcinki. Co chcecie? Dla mnie to nie ma problemu. I w ogóle napiszcie w komentarzach, co chcecie w następnym filmie. Na przykład, nie wiem, jakiś pomysł na następny film, na przykład walka z Chrisem, albo nie wiem, coś podobnego. Coś takiego fajnego, co wy lubicie. Napiszcie w komentarzach, ja wam przytnę serduszko każdemu. I będzie fajnie. Dobra, ja już tutaj ogólnie robię, drugi raz nagrywam kolejny odcinek, ponieważ w pierwszym odcineczku strasznie dużo razy zginąłem i też były takie błędy, na przykład, że... Bo ja nie robię takiego samego odcineczka, widzowie, tylko ja robię takie małe odcineczki, później je wsadzam w kupę i robi się z tego wielki odcinek, ponieważ później trzeba jeszcze... bo jeśli się robi cały film, to później trzeba wycinać momenty, w których zginąłeś i tam wklejać Coffin Dance'a, później jeszcze renderować i to bardzo długo trwa sam ten proces, więc wolę tak zrobić normalnie, zrobić takie mini odcineczki i później skleić w kupę i myślę, że będzie fajnie. I powiem wam tak, moje skille, jeśli chodzi o parkoura, przez tego parkoura się już wyćwiczyły. Więc potrafię już to trochę lepiej grać i nie chcę, żeby ciągle był ten Coffin Dance. Wiem, że wam się to będzie podobać, ale
Nie jest odcinek, kiedy ja ginę, to jest kofin. Znaczy się nie, to jest odcinek, ale. Dobra, nieważne. Głupi jestem. To co ja teraz powiedziałem. Jest! Jezu, ja nie znoszę tego momentu, więc. Musi się po prostu teraz. Kurde, no! Nie, to jest najgorsza gra, powiem wam tak. Po pierwsze, teraz będzie ten Coffin Dance. Znowu Coffin Dance jest. I to nie jest tak, że ja jedyny. I to nie jest tak, że ja jedyny się denerwuję, bo sami ludzie patrzą na to. Why? I'm lagging! Wait, dead long! Wszyscy ludzie w ogóle, ktoś pisze FF, ja wiem co to oznacza, ale nie będę wam tłumaczyć tego, bo to jest brzydkie słowo. I w ogóle wam powiem, że wszyscy ludzie w tej grze tak się denerwują, że masakra. W sumie... W sumie się nie dziwię, dlaczego ludzie tak się drą i w ogóle tam mówią... I w ogóle, no bo w sumie sam jestem zdenerwowany. Jest, jest, jest. Tak. No kur... Pan, co to jest pain? Ból czy co? Nie wiem, chyba tak. Ten koleś to w ogóle tak jest już zdenerwowany, że już w ogóle sobie odpuścił tą grę i tak mówi: pieprzę to, zostawiam już to. I tak w ogóle porzuca komputer, albo nie, pewnie teraz rzuca tym komputerem, albo wali kijem baseballowym. Co? Koleś to zrobił na normalnym jumpie. A nie wierzę w ludzi, a przynajmniej to co oni robią, bo naprawdę ludzie, co on zrobił w ogóle? W ogóle to jest najgorszy moment w tej grze. Dobra, powiedz mi jak to się robi. Jeju, wcześniej to inaczej robiłem. I to był mój błąd. Nie! Dobra, powiem wam tak. Teraz będzie trudne. Teraz się pogimnastykujemy. Mać! Ludzie, nie znoszę tej gry! Dobra, ludzie, nie mogę już. Ja po prostu jestem taki, wiecie. Dobra, kolejny raz, nie no ludzie, dajcie mi ze spokój. Dobra, koniec, ja już to robię. W ogóle, gdzie ja zginąłem? No ta, na samym końcu. Dobra, powiem wam tak, jeśli jeszcze raz zginę, to ja po prostu kończę ten odcinek.
Dobra, żartowałem, nie kończę, ale... Jezu, jak mam to robić, no? Nie, nie wiem. To jest najgorsza gra na świecie. Po co ja to... Jezu! Ile ja zginąłem? 16 razy. To będzie 16 konfidensów. Dobra, powiem wam tak. Ostatnia próba. Ja nie będę grać też nie wiadomo ile. Dobra, wiecie co mam? Dobra, wiecie co mam powiem? Ja mam dosyć. Ja po prostu... Ja po prostu kończę ten odcinek. Po prostu ja nie chcę grać tą grę więcej. Jeśli wy chcecie grać, to ja wam dam linka oczywiście. Będziecie sobie mogli pograć na wielkim torze śmieci. I życzę wam powodzenia. Ja w ogóle będę już się z wami żegnał. Fajnie było, ale no po prostu ja już nie mogę grać. Tragedia. To nie. Wow! Dobra, nieważne.